Poszło! Poszło! Powoli, powoli! To aż tak się nie powie. Jesteśmy w tej chwili na krakowskim przedmieściu, 6 kilometr, aż dech w piersiach mi zaparło, kiedy zobaczyłem, w jakim czasie pokonała czołówka prowadzona przez kilku pacemakerów pierwsze 5 kilometrów. Biorąc pod uwagę, że 5 kilometr, mocny podbieg z Nadwisły na poziom krakowskiego przedmieścia, to było zwolnienie, więc te pierwsze 4 kilometry w tempie około 2,57 na każdy kilometr, ja to szybko przeliczam, to jest na wynik końcowy w granicach 2 godziny i 6 minut. Żaden bieg w Polsce jeszcze nie był tak szybko prowadzony. W tej chwili jesteśmy na krakowskim przedmieściu. Zbliżamy się już do 6 kilometra i ten 6 kilometr zostanie pokonany najprawdopodobniej. Wszystko wskazuje także poniżej 3 minut, a więc pierwsze 5 kilometrów dokładnie w 14 minut i 55 kilometrów. Gdyby miało to tempo być utrzymane do końca, a przecież pacemakerzy to bardzo dobrzy zawodnicy, bo przecież dwukrotny mistrz Europy Siergiej Lebied, to także reprezentant Kenii Charles Chemuyot, to także reprezentant Etiopii Tujuba Megerce, a więc kwiat światowych biegów długich, jeżeli pacemaker że utrzymają to tempo. No i teraz drugie zadanie. Jeżeli czołówka, czyli Henryk Szost, Juad Garib czy Baranowski utrzymają tempo pacemakerów i to pierwsze rozdanie zostanie utrzymane, karty, które zostały wyłożone na stół, wykonają swoją grę do końca, to możemy być świadkiem tutaj dzisiaj w Warszawie, biorąc pod uwagę, że mam, jakby powiedzieli trenerzy, pogodę na rekord świata. Możemy być świadkami naprawdę pasjonującej walki do końca i doskonałego wyniku. 14 zawodników w tej chwili w czołówce. Nawet gdyby dwóch, trzech miało nie wytrzymać tego tempa, to z tej 14 po zejściu pacemakerów zostanie nam 10 lub 9 zawodników i czeka nas naprawdę jeszcze wielkie przeżycie, wielka przygoda, wielka niepewność i drżenie o ten wynik, który napoczęty został niejako na pierwszych kilometrach, ale czy zostanie utrzymany do końca, to zostanie utrzymany do końca to tempo, nie wiemy.